ludzie byli uwięzieni, oczekując na proces, a po procesie następowała kara i nie była to kara pozbawienia wolności, bo instytucja więzienia nie miała charakteru kary, co najwyżej aresztu, który można było oczekiwać na proces. Natomiast dzisiaj taką instytucją dysponujemy i myślę o karze śmierci jako o eliminacji, trwałej eliminacji ze społeczeństwa. Czy miasta schronienia, nie można by ich potraktować w tych Izraelu, szukając już takich wzorców dla uzasadnienia, czy nie, jako sposobu, w którym Biblia, uciekając od kary śmierci, czy Izrael, bo może tak, albo Boży lud, jeżeli tak normatywnie potraktować te zapisy ksiąg historycznych, za pomocą instytucji miast schronienia nie rozwiązywała problemu właśnie kary śmierci, ożegnując się od niej, ale dzisiaj to samo. Ale miasta schronienia miały bardzo węższy sens. To dotyczyło zabójstwa nieumyślnego. To znaczy, jeżeli o co chodzi? Tam zasadniczo tam kara śmierci w czasach tych pierwotnych egzekwowali kerni, prawda? Że ktoś taki bandyta zabił kogoś, no tego chwytali i zabijali. Czy to miało postać, tak powiem, sądu czy samosądu, to rozmawiać. Natomiast miasta ucieczki były złagodzeniem tej zasady, bo mówiono, że jeżeli ktoś zabił przypadkiem albo w obronie własnej, to mógł się schronić do miasta ucieczki i tam był nietykalny. Czyli chodziło o to po prostu, żeby nie wymierzać kary śmierci w wypadkach, których my absolutnie jej też nie wymierzamy, czyli zabójstwa przypadkowego czy w obronie własnej. I to oczywiście, że jest to, pokazuje się, że, no też, że to jest na to zabójstwo, przede wszystkim należy patrzeć na każdy przypadek, a nie każde zabójstwo z morderstwa. To przede wszystkim taki wniosek płynie z tych prawa w miastach ucieczki. Widać, że z tego problemu akurat ten problem był w Biblii postawiony i jednoznacznie rozwiązany, żeby nie zabijać takich zabójców. Natomiast co do więzienia, to jest oczywiście, czy więzienie, którego wtedy nie było, wielożywotnie więzienie, nie było takiej instytucji, to prawda, czy można zastąpić karę śmierci. Właśnie to nie mamy pewności. Dlatego podchodząc od strony biblijnej, trzeba powiedzieć, że możemy, jeżeli ktoś jest kompetentny, określić, co jest w Biblii napisane, co to znaczyło w owych czasach. Natomiast jeżeli przechodzimy do czasów obecnych, dokonujemy jakiegoś zabiegu myślowego, który opiera się zawsze na dwóch przesłankach, jakby na dwóch nogach stoi. Jedna noga to jest ta wiedza, powiedzmy, o Biblii czy tradycji chrześcijańskiej, co mówi co można powiedzieć na jej podstawie, a druga jakaś ocena sytuacji obecnej. To jest aktualizacja. I ta druga część to nie jest teologia. Twierdzenie, że kara dożywotniego więzienia jest równie dokuczliwa jak kara śmierci, albo twierdzenie, że kara dożywotniego więzienia jest wystarczająco skutecznym, dla odstraszenia, czy wystarczająco sprawiedliwa. To są twierdzenia, których można bronić, że tak wrócił święty Paweł II przecież uważa. Natomiast to nie są stwierdzenia teologiczne tak naprawdę. To jest kwestia, której Biblia nie rozwiązuje. Biblii nie ma odpowiedzi na pytanie, czy dożywotnie więzienie wystarczy na nas karę śmierci. Ja uważam w związku z tym, że chrześcijanin, czy teolog ma prawo przyjąć taką lub inną opinię. Nie, to jest trudny problem. Wiele jest w naszym życiu problemów, które tak naprawdę albo w ogóle my nie potrafimy rozwiązać, albo w ogóle są nierozwiązywalne. Myślę, że problem kara śmierci do nich dotyczy. To jest taka pułapka z dwoma złymi wyjściami. Albo się narazi ofiary, albo zatrudni się kata i tak czy owak jest źle. To jest, pokazuje nam zresztą, że nie żyjemy w doskonałym świecie i że musimy dokonywać wyborów przykrych, a nie tylko przyjemnych. No, a jak ktoś jest pięknoduchem, to oczywiście to zamyka oczy. A wpływy pięknoduchów oczywiście się przyczyniły do takiego, powiedzmy, dogmatycznego podejścia przeciwników kary śmierci, aczkolwiek chyba większy był wpływ po prostu adwokatów, bo adwokaci, zauważywszy, że mogą wpłynąć na prawodawstwo w jeden sposób złagodzić los swoich klientów, zaczęli się tym posługiwać nadal chętnie i nie zauważyli,
całej wielką zgrzeszyszczę tekstu. Chodzi mi o tą wypowiedź Bogu Zobowskie, cesarzowi cesarzowe. Na ile... Co cesarskie? Tak, albo cesarowi co cesara, bo jeszcze w tym momencie to jest nazwisko tu panującego, ale to różnica niewielka. No. Natomiast już w Grece funkcjonuje jako tytuł. Natomiast bardziej mnie zastanawia, na ile dopuszczalna jest taka interpretacja, że biorąc pod uwagę tło i kontekst marksjanizmu politycznego i on jest wyraźnie zawarty w pytaniu faryzeuszy i to zresztą też autor zdradza, demaskując ich motywację, na ile ta odpowiedź w zasadzie stanowi tamę dla wszelkich prób podporządkowania czy instrumentalizowania religii, wykorzystywania właśnie dla uzasadnienia jakiegokolwiek porządku politycznego. Bo takie są intencje pytających, prawda? Oni podporządkowują religię sprawom politycznym i tutaj instrumentalizują je w swojej wypowiedzi. Oczywiście, że jest to wymierzone przeciwko tym takiemu, powiedzmy, buntowi mesjańskiemu, jaki tam się czaił i który zresztą wybuchł później wśród Izraelitów. To znaczy, żeby nie do sporów, powiedzmy, ambicji nacjonalistycznych nie dorabiać uzasadnienia religijnego, prawda? Natomiast jednak cesarskie cesarzowi trzeba potraktować poważnie. To znaczy, że jest to jakieś tam usprawiedliwienie żądań władzy politycznej, że ona ma takie uprawnienia. W tym wypadku władza obca, ale w tym czasie możemy powiedzieć, że to jest tama dla wszelkiej sakralizacji władzy, bo przynajmniej bo to oznacza, że jakąś tam sam religijne uzasadnienie, powiedzmy, że religijno-moralne uzasadnienie żądania władzy mają, że władza nie jest taką rzeczą obcą, którą chrześcijanin ma całkowicie zignorować, prawda, się podporządkuje tylko zewnętrznie, jak musi, prawda, jakąś tam prawie, na dzieci i tak, i podobnie innych wyznania. Tylko, że to jest władza, no jest jakąś, ma jakieś uprawnienia. Tak bym to odczytywał, no, że to jest uprawnienia ma, że uprawnienia Boga są ważniejsze oczywiście. No, to się jest, co może jako Bogu. Myślę, to jest główny na to oczywiście nacisk należy położyć, bo tak Pan Jezus położył na to nacisk i samo cesarstwo cesarskie cesarzowi bez dalszego ciągu jest nieprawdziwe. Tak jak to mi przykład cytowanie wybiło, co jest plagą oczywiście, no, zresztą w innych dziedzinach się można spotykać. Z nowszych czasów to wiadomo, że nie tam Pius XI zauważył, że w socjalizmie, jak w każdym błędzie, jest jakieś ziarno prawdy. Na co cytują to, pomijając te słowa, jak w każdym błędzie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Słowa zaczęli głośno klaskać i wołać wiwat i tym podobne rzeczy. To publicysta bodajże tu zapowiedział, on wtedy powiedział, że skoro teraz klaszczą, no to kiedyś będą buczeć. I powoli takie przesłanki się tworzą, więc może rzeczywiście demokracja powinna być odrzucona. No, musiał być świętym, odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast po świętego Tomasza za chwilę niestety nie przytoczę Panu z pamięci miejsca, chociaż miałem je gdzieś tam kiedyś zanotowane. Jest taka uwaga, że oczywiście jeżeli lud potrafi się rządzić, to zasługuje na demokrację. Jak wybiera dobrych rządzących i uchwala dobre prawa, to w porządku, może być demokracja. Jeżeli wybiera złych do rządzenia, to należy mu to uprawnienie odjąć. O,
Żeby nie powiedzieć, sprawdzian praktyczny, no moralny, powiedziałbym, jeżeli demokracja działa i daje dobre rezultaty, to może być demokracja, jeżeli działa źle, to źle, ale po prostu to samo dotyczy monarchii. Przez ile z tych monarchów izraelskich, ilu było przyzwoitych? Tak naprawdę bez zarzutu był jeden król Jozjasz z tych całej długiej linii królów z dynastii Dawidowej, a inni co wszyscy się czymś tam splamili. No jeszcze tam Ezechiasz dość mało. No. Ale cała reszta to mieli nas już nie tylko występki, ale i zbrodnie na sumieniu. Także to nie jest żaden obraz optymistyczny. No to, czy demokracja, czy nie demokracja. No. To ja myślę, naprawdę ten problem nie jest ludzi rozstrzygnięty. No ja nie jestem tam co tej demokracji fanem, natomiast nie łudzę się, żeby inne ustroje były specjalnie lepsze. Ustrój kościoła jest czymś innym. Znaczy, w wypadku ustroju kościoła on nie jest czy oczywiście czysto monarchiczny, bo jest, byśmy powiedzieli, tak arystokratyczno-monarchiczny. Elementy wyborów istnieją, tylko że dokonują tych wyborów, powiedzmy, elity, są głosowania, prawda? Dawniej zresztą więcej niż obecnie. Ja bym powiedział, że Kościół jednak się trochę wzorował w dziejach na ustroju dominującym w danej epoce. Tylko że, czyli w starożytności, na przykład dlaczego biskupów wybierano? To była dominująca praktyka, były wybory. Dlatego, że starożytność grecka miała bardzo dobrze rozwiniętą i funkcjonującą z wielowiekowym doświadczeniem demokrację lokalną. Ludzie tam się po prostu nauczyli wybierać dobrych przywódców i niezłych tych biskupów wybierali. Bo nawet grupy były na tyle niewielkie, że mogło się można było ludzi znali, się ludzie znali, a to tam powiedzmy tych swoich tam burmistrzów wybierali przez 500 lat i mieli również biskupa. Natomiast w okresie feudalnym Kościół się sfeudalizował i były tam takie stosunki dość powiedzmy naśladujące wzory prawa feudalnego. Natomiast obecnie niestety Kościół naśladuje państwa współczesne, czyli etatyzm. Rozwinięte urzędy. To jest oczywiście pułapka. No ja się nie dziwię, że tak się dzieje, no bo gdzieś jakieś tam wzory trzeba skądś czerpać. Natomiast trzeba się mieć na baczności. To jest dla mnie problemem. Czy tam niech, że papież jest monarchą, czy jest monarchą, czy jest monarchą elekcyjnym wybieranym przez taki rodzaj senatu, to jest, czy w ogóle dość dobrze działa, ale mogłoby być inaczej. Była taka potrzeba. Szachy były przez rzymski kościół, były dokonywane przez wiele starożytności na takiej szerszej podstawie, że tam mikroli lud miały głos. Nic specjalnie złego z tego nie wynikało w pierwszych wiekach. Natomiast problemem jest, myślę, że tutaj takie zbiurokratyzowanie, żebyśmy nie przyjęli złych wzorów od państwa współczesnego. To jest, tego bym się obawiał. Zresztą, apelując o demokracji, obecnie demokracji jest bardzo mało. Obecnie jest taka hierarchia, naprawdę hierarchia urzędnicza rządzi przez samo swoje istnienie. Tak zwana demokracja to jest możliwość obsadzenia pewnej liczby posad w zdefiniowanym już hierarchicznym systemie zbiurokratyzowanej władzy. Też uważam to za bardzo szkodliwe, ale też żeby nie składać na demokrację winy za to, co się w tej chwili dzieje, bo jaka jest demokracja, co my mamy do powiedzenia tak naprawdę.